Cześć, nazywam się Piotr Kowalewski i omówię zadanie reprezentacji. Reprezentanci. W tym zadaniu dostawaliśmy jakieś N, które było do chyba miliona albo 100 tysięcy, nie pamiętam, ale to nie jest zbyt ważne, oraz N liczb z zakresu też do miliona. I teraz mieliśmy wypisać, ile dostaliśmy różnych liczb oraz te różne liczby wypisać w kolejności rosnącej. To tak. Jak dostawaliśmy jakąś kolejną liczbę na wejściu, to trzymaliśmy taką tablicę dla liczb od 1 do miliona, czy dana liczba już wystąpiła. I jeżeli w tej tablicy zaznaczyliśmy już, że jakaś liczba wystąpiła, to nie robiliśmy nic, a jeżeli mieliśmy, że dana liczba jeszcze nie wystąpiła, to zwiększaliśmy sobie liczbę unikalnych liczb i zaznaczaliśmy, że dana liczba już wystąpiła. I tak postępowaliśmy dla każdej kolejnej. Czyli jak dostawaliśmy ósemkę, zaznaczaliśmy, że wystąpiła, dostawaliśmy trójkę, już wystąpiła, dostaliśmy dwójkę, wystąpiła i dostaliśmy drugą dwójkę, no to już mieliśmy zaznaczone, że ona już wcześniej była, więc nie robimy nic. Tak samo się działo, jak dostaliśmy drugą trójkę, no i dostaliśmy piątkę i coś tam się działo. I teraz, jak widać, mamy tutaj pięć różnych liczb, więc wypisywaliśmy w pierwszym wierszu 5, a potem przechodziliśmy tą tablicę od jedynki do miliona i jeżeli jakaś liczba tam była zaznaczona, że wystąpiła, to po prostu ją wypisywaliśmy. Czyli wypisaliśmy najpierw 1, potem 2, potem 3, w czwórce nie było zaznaczonego, więc nie wypisywaliśmy, w piątce było, więc wypisaliśmy, potem nic się nie działo i dopiero w ósemce była kolejna liczba do wypisania. Dziękuję.